Tak, proszę. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To ten pan? No to ja możemy prosić o znieczulenie? A tutaj nie ma żadnej pani. A który to będzie ten na ręku? Nie, tutaj jest taki jeszcze. Taki tutaj może. O, tutaj taki. To świetne. Świetne, no. No. Musiał potem nie będzie jaźnić, czy się oszalałaś? Można, Fajnie, to tam jest fajne. Nie, to prosto chowano. Na pewno. A to pan jeszcze nie? So please don't move. To my. Okej. Ej, to my. Perfekt. Czyli co? Czy idziemy? Boli? Okay. Spokój! Boli. Bardzo. No. Nie, no bo to spala. Ale już spaliło. Boli? Boli. Się przyzwyczaiłem do tego. Kuję. A potem swędzi wręcz, potem już lepiej. Boli? Boli. 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 Is we would need Teraz mniej troszkę. Would you call it an injection of lidocaine? A lidocaine injection. Trzymajcie ją, trzymajcie. Za rękę trzymajcie. Okay, still okay. Can I carry on? If it's too much. No jak? Marzenka, to trochę się przyzwyczajasz? Trochę tak. Ale już poszedł do tego pożarze, to jest dużo. Tutaj jest Holy smoke! No jak, Marzenko, teraz? Już się przyzwyczaiłaś? Czy nie? Halo? No troszeczkę bardzo. Wszyscy wypełniają, a to ścina, nie? Super. Przez to. Ale już wygląda, jakby mi miało nie być za chwilę. Tak? Tak. A naprawdę. Już jest taka czarna, czarna. Wszak meteoryt. Ja wiem, bo pani ma większe pojęcie. Bezpośrednio pojęcie, jak to już przyspieszy. That's good, we're almost. Can I carry on? Is it getting better? Good, good, good. I think what I'm doing, I'm actually trying to destroy the nerves at the periphery, the borders, so you're not going to feel as much pain. But any better? Oczywiście nie przygotowana i to jest moja druga działalność, dlatego jest Better? Can I carry on? Boli. No, it's okay. Ściągnie, tak? Albo odpadnie. Tak jak tam z szyi, nawet te mniejsze, tak co odpadały sobie. Będzie dobrze. Nie, no pozbędzie się pani problemu. Ja bym się chciała czegoś takiego pozbyć, jak miała, nie? No, będę bardzo zadowolona. No, nie będzie, nie? Takie? Bo tak jak mówię, no, nic innego. Ostatnio nie widzę zgoda, mnie tak wkurza. A nie widzę tak, żeby... Ja to zawsze miałam od rodzenia, ale ostatnio ja po prostu to widzę. Tylko i wyłącznie. Rzeczy zmieniały się, urosło? No, nie. Powiem wam, że wczoraj widziałam brodawki do usuwania, które ja w życiu nie usunęłam. U tej pani takiej, co była z córką. No, naprawdę w życiu bym nie usunęła. Ja też bym tego nie usunęła. Musiałabym mieć na papierze wszystko. Od mleczko? Proszę? Czy ktoś ma mleczko? Czekamy. Tak? Widzę, że mleczko. No tak, ja wczoraj widziałam, to usunęłam i to jest bardzo fajnie, tak, bo to jest z włosem, czyli że jest bezpieczne i powiem pani szczerze, że nie miałaby pani blizny. Widziałam tutaj, że takie usunęłam. Nie wiem, ale tak oficjalnie się mówi, że nie mam.
Tak. Bo to jest znane. Tak. Z marginesem, wycięcie, szef. Jeszcze szef. Nieregularnie. Tak. Dlatego no, ja podziwiam tu tą odwagę idącą w tę rolę. Nie, ja myślę, że to jest wiedza. Każda wiedza, tam moim zdaniem, to jest margines już tak naprawdę. Ty nigdy nie wiem, Pani Basiu. To ja tysiąc razy przyglądam tą kurzajką na tym naszej co. Najtrudniej też widzieć, że to jest kurzajka. No ale niemniej jednak sprawdzi się podoba. Tatuaż na przykład jak odniesie skutek, to już... Poza tym to jest problem na każdej skórze wielokrotne wydania. To wszystkie produkty, no właśnie to drobne, poczułkowe, to... No i what this like? Przede wszystkim już taka... Going to have a look. See what was left. Okay, still a little bit. Tutaj? We're almost finished. I'm not going to be that long. Słyszała Pani Paniziu? Nie ma kogo i zrobić. Że odciski też się robi. O. Nie ma kogo. Nie ma. Niczego nie ma. No odciska nie mam. No. Nic. Mogłam sobie... Nie wczoraj ale nie to... było odciska, ja Ci załatwiłam pana z tatuażem, a nie ma odciska. Nie wiedziałyśmy o odciskach. Teraz boli dalej, czy nie? Nie. Z tym bólem pewnie znieczulony. Tak, dokładnie. Ten pierwszy był najgorszy. A powinno być najlepiej, bo po prostu było najwięcej znieczulenia tam, nie? Świetne jest to znieczulenie. Klinowice 20%, a nie 10%. Tak. Czy 9%. I tam jest linokaina, tam jest amla i tam jest jeszcze dwa składniki. Czy amla jest patelina, nie? Nie. Składnie jest. A czy Emla jest jako związek? Nie, no Emla to jest nazwa leku, po prostu. To jest ale lignokaina. Lignokaina po prostu. 20% a rumieniec, tak. To ma wrażenie. No. Czyli 30%. Ile to kosztuje? W tej Austrii? Ile takie kosztuje w Austrii? Nie wiemy. Nie wiem, ale dla nas jest tam dostępny. To właśnie ktoś przyniósł, nie? Tak. Tak mam na receptę. Tak, teraz załatwiam na receptę. A jak bólowo? Teraz strasznie. Boli? Jest. Tak. Bardzo. Jak najbardziej. To już może dochodzimy do tkanki. Tak. Ale już prawie już koniec, dlatego. Myślę, że już. Jak? Jak? Oli, ale wytrzymam, ale boję. Przejdzie więcej osób. Wow. Almost there. Almost there. Jezus nie wie, że od 40 lat oglądał. YouTube. Ślicznie. Nie ma. Almost there. Almost finished. Sorry. Jeszcze troszkę. Ale warto. Normally we need lidocaine injection for this. Jeszcze jedna warstwa i koniec. Samo to, jeżeli są jakieś bardzo przeciwstawania i przecież to ma... Nie wiadomo tak naprawdę, czy ktoś się zataił jakieś choroby. It's going to be a bit of bleeding, but it is okay.